Witam wszystkich w Sunless Sea, z tej strony Czaberdach. Wróciłem z dziwacznej wyprawy, bo nie dopłynąłem donikąd, praktycznie w połowie drogi musiałem zawrócić, ale za to w sumie była udana. W tym nieszczęściu było szczęście, że zdobyłem fregatę, która mam nadzieję, na której mam nadzieję zarobię sporo grosza. I od tego momentu zacznę pływać z Londynu do Vanderbilt, więc jakiś czas mi to zajmie, bo muszę zarobić sobie pieniądze na nowy statek, który będzie miał większą ilość załogi, mógł pomieścić w sobie. I wtedy zacznę dopiero wypuszczać znowu filmiki, więc ten początek widzicie no, z takim powiedzmy... Po tym początku będzie dłuższa przerwa i zobaczycie dopiero mnie z nowym stateczkiem. No niestety, wzrosła siła koszmarów do cholery. Cóż zrobić? Odwiedźmy dom, zbierzmy nowości, wyśpijmy się. Dalej, odbierzmy nagrodę właśnie. Ile to? 150 hosów na jeden statek. Czyli tak jakbym zdobył trzy normalne, małe pirackie stateczki. No, ryzyko większe, bo mogłem stracić na jeden raz 6 załogi i nic nie zyskać. Holender, źle. Muszę być uważny następny raz. Więcej tutaj nic nie mogę uczynić póki co. Ho, nic a nic. Zobaczmy w takim razie u Scholara, czy coś mogę. Mogę mu oddać ten eolit, który zdobyłem. I co to mi da? Wzrosł antykwariusz mi wzrósł do trzeciego poziomu. Jeden echo zyskałem i straciłem to już zdobycz. No nic. Coś tu jeszcze? I mam artefakt. Czy ja chcę ten artefakt oddać? Do cholery. Chwilka, moment. Czy ja tutaj nie będę potrzebował gdzieś właśnie artefaktu? Nie wygląda na to. A, mam relikwie. Do cholery. No nic, będę zacznę to zbierać z czasem. O, jest i artefakt. Mam jeden póki co. No ale nic. Tak czy tak, to ta podróż będzie trwała jeszcze, moje życie tego kapitana na tym morzu będzie trwało, mam nadzieję, długo. Póki będzie trwało, to będę się... Zacznę zbierać po prostu później. A póki co zobaczmy, co się wydarzy. Wzrósł antykwariusz. Straciłem to, zyskałem 100 echosów. Wow, nieźle. Nieźle zostałem zarobiony. I uciec z... Uniwersytetu. Odwiedźmy admirała. Oddajmy raporty. Tych raportów mam kilka. Shepherd Island. Zyskałem nie wiem co. Station 3. Zyskałem 100 echosów następnych. Świetnie. I jeszcze Abbey's Rock. 20 echosów. Elegancko. Więc do Londynu jeszcze mi zostało. Pogadać z ukochaną oczywiście. Oczywiście. Straciłem 5 terroru przy okazji. O, nie pogadałem z ukochaną, nie było jej. Źle. Czy muszę reperować statek? Nie, nie muszę reperować statku, ale potrzebuję na pewno załoganta. Genial Magician. Veils i Mirrors. A ty jesteś jaki? Ten jest zdecydowanie lepszy chyba. Ale na razie się z nim wstrzymam. Potrzebuję Zaylora. Straciłem terror, straciłem 5 echosów, zyskałem marynarza. Świetnie. Sklepy. A jeszcze journal zobaczę. Czy no... Akolici, kowal, łowca... Znaczy kupiec, handlarz pudłami, poisoner nasz, kucharz, nightmare,
Holender. Nightmare i Nightmare. I coś jeszcze? Nowa siostra. I nic więcej. Dobra. Miejsca, które odwiedziłem. O. Tak, nie posiadam żadnego raportu więcej. Ok, w takim razie shopsy. Gdzie było to wino? Mam 8 wina, ale najpierw paliwo. Najpierw paliwo, do cholery, żeby nie zapomnieć o tym. Do 12 oczywiście sobie doprowadzę paliwo. Supplies'y mam 3, więc wypadałoby kupić przynajmniej do 7. 276 osów mi zostało. Teraz, ile kosztuje tenże Crate of Human Souls? 63 echosy za 60 mogę go sprzedać tutaj, ale sprawdzę, za ile mogę go sprzedać w Wenderbikcie oczywiście. Oraz mam już praktycznie pełen, kurde, pełną ładownię. Pełna ładownia. Mogę kupić jeszcze 9 butelek wina, więc to uczynię. To będzie aż 9 zarobionych echosów. No ale nic. Trudno się mówi. Czy może 2, może 18, nie wiem, nie jestem teraz pewien. W końcu się kupuję. Jeszcze 2. I dobra, ja, ludzie, się z wami wy za chwilę zobaczycie następną część przygód już z nowym statkiem, ale ja się z wami żegnam pewnie na dłuższy okres, także no, widzimy się za chwilę. Dla was krótszą, dla mnie dłuższą. Okej, ludzie, dopłynąłem do jakiegoś dziwnego, porąbanego miejsca. Tu są jakieś niby skały, które przypominają już czaszkę ludzką i się zdecydowanie ruszają pod wodą. Mam w cholerę terroru, mało paliwa. O, i zdecydowanie nie jest to miejsce, do którego wysyłał mnie admirał, więc ciągle nie odnalazłem tego czegoś, właśnie co miałem odnaleźć. A tu się wybrałem tylko po to, żeby opchnąć trochę supplies'u, bo miałem nadmiar, tylko zapomniałem, gdzie dokładnie supplies'y były po dobrej cenie skupowane. No i się wpieprzyłem w jakieś, kurcze, badanie terenu i chyba nie wiem, czy dam radę z tego wyjść. Wow, po prostu. Okej, dotarłem do jakiegoś dziwnego miejsca. Sprawdzę, czy są shopsy. O, matko. O, matko, co to jest? Ho, z potworów mogę coś sprzedawać, ale tak jakby nie mam. Story. Pogadajmy z... Cholera. To jest tak jakby... Nie wiem, czy kojarzycie armię chińską z terakoty? Nie z terakot, kurwa, jaki terakoty? Tak, z terakoty, do cholery jasnej. I to jest... Gość przypomina takiego kogoś. Zbierzmy nowości z tej wyspy. Mamy port raport, ciekawe. Dalej. Co to jest? Aha, zniszczyć sobie terror. Zdecydowanie chcę, bo mam już na prawie 80, więc pójdę w to. Aż jeden terror spadł mi za 30 echosów. Zauważcie, ile mam echosów. Już prawie uzbierałem na statek nowy. I mogę zabrać terakotowego człowieka do Londynu. Oczywiście, że wezmę. Mam 6 terakotowych ludzików. Okej. Miło. No i Holender jasny. Shopsów. Dobra, mam 5 paliwa. Czy ja dam radę dopłynąć? Aha, i tego wam nie pokazałem. Godfall. Coś jakby trup wieloryba owinięty taśmą. No i wyspa na tym zrobiona. Ale to wam pokażę przy innej okazji. Bo tam też są ciekawe rzeczy do wyboru, tylko muszę mieć jakieś, czy świeczki, czy coś takiego bodajże. Więc ja bym się chciał udać prawdopodobnie do Station 3
i sprawdzić Abyss Rock, bo gdzieś tutaj, w tych okolicach właśnie można było sprzedać żywność, tylko że ta żywność mi trochę zeszła. Wypłynąłem chyba z 15 żywności, a w tym momencie mam już... Nie, z 18 żywności, więc liczyłem na naprawdę dobry zysk. Tutaj dupa. Z tymi gośćmi można spokojnie walczyć, oni nie są aż tak straszni. Więc nie robią wielkich problemów. O, stop, 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 stop. Prawda w snach. Posłuchajmy naszych snów. Oczywiście, że tak. 5 terror, dzięki. A tu... 34% szans. O, zyskałem 1 terror. Oczywiście, że przegrałem w tym challenge'u, bo kurde, przecież mam... Prawie w ogóle nie mam... Czego? Pages'ów. Kurde, mam nadzieję, że one nie zeżrą mi statku. Tak, terror 86. Do cholery. Nie wiem, czy uda mi się dopłynąć do Londynu. Nie wiem, czy do Station 3 mi się uda dopłynąć. Połowa załogi mi zniknie zapewne i to będzie oznaczało, że moje zbieranie na nowy statek jeszcze się wydłuży. O właśnie, 90 terroru. Ja już jestem prawie w porcie, więc... dobra nasza. Cholera, co to ma być? Pytająca macka? Questing. Aha, nie. Występująca? Nie, nie wiem, co to znaczy questing. Okej, sprawdźmy, co się dzieje. Straciłem, kurde, marynarza. No okej. Płyńmy do tego przeklętego portu. O, masakra. Tutaj są bodajże te siostry. Inside the little gate. O, Smith. Zobaczmy, o co tu się... Co tu się wydarzy? Zyskałem 5 fragmentów. I wzrosła mi... jakość... kowala w ciężkim metalu. Okej. Okej. I tutaj nic nie mogę zrobić. Shopsy, sprawdźmy. Cholera, tu nie ma shopsów. Nawet paliwa nie mogę kupić. Nie mogę zmniejszyć sobie... Nie mogę nic zrobić. Do cholery jasne. Co za wyprawa przeklęta. Okej, startujmy. I na pełnej parze, oczywiście, że tak. Do Londynu, pierdziele. Droga jest dosyć daleka. Nie uda mi się dolecieć przed setką terroru, to pewniak. No ale obserwujmy, jak to się potoczy. Trochę światła. Okej, troszkę światła. Abyss Rock. Oczywiście, że odwiedza Abyss Rock, ponieważ mam nadzieję zmniejszyć sobie tam troszkę terror, co mi zmniejszy szansę na bunt na pokładzie. Cholera, ten wielki homar. Nie jadłem w życiu homara, zostaw mnie. Nikogo z twojej rodziny nie dotknąłem nawet. Lobsterze pieprzony. Zabiłem tylko kilku lobstermenów w X-comie. Shopsy. Cholera, to gdzie te pierdzielone... żywność można było sprzedać? Tu! Ale jaja, no to sprzedajemy, zostawię sobie 4 żywności. Oczywiście, że tak. 4 albo nawet... Nie no, 4, nie przesadzajmy. 4 żywności mi starczy. Okej, mamy dzięki temu prawie 800... echosów. Dalej, zbierzmy raport, oczywiście, że tak. Co tu jeszcze mogę zrobić? Nie mam żadnego giftu. Może to mi zmniejszy terror. Tak, straciłem 2 terroru, czyli mam 90. O, tu już nie mam więcej wiadomości, do cholery. Okej. I z nowych kart zjawiła mi się karta ruchy w wielkiej grze.
jakieś tonące perły, chyba nic więcej, i wzrósł mi terror. Zaraz wam pokażę, gdzie to było. O, do 6 już, więc moja następna wyprawa będzie na tą kaplicę świateł. Zapuśćmy, kurczę, żeby homar się oddalił. I szybko spadamy stąd w podskokach niemalże. Jestem już... Kurde, daleko jestem. No nic. No nic, a... Do światła, do światła, zdecydowanie do światła. O, zdecydowanie do światła. I od świata już prosto na Londyn. Pierdziele. Czyli mniej więcej w tym kierunku. Stop, stop, stop. Czy ja nie walnę w żaden, kurczę, w żadną skałę. Chrzanić homary. Megapody, czy tam megapo... Jak się to nazywa? Anger Crab? Nieważne. Jakieś megapody to się nazywa. Nie będzie terroru, świetnie. Dwa paliwa mam, więc zwolnijmy już troszkę. Udało mi się dopłynąć do tej pierdzielonej przystani w cholernym Londynie. Oczywiście mam... No prawie się... Wypłynąłem z 12 paliwa, straciłem 10 w tej podróży. Nie wiem, czy to było opłacalne. I wpływamy sobie już na spokojnie do Londynu. Przywiozłem tych 6, kurczę, badziewiaków tekturowych, terakotowych. Ho. Nie wiem, skąd ci producenci tej gry mieli takie pomysły. Zombie do, na jedną wyspę, terakotowi ludzie na, z innej wyspy do Londynu. Masakra po prostu. Ale udało się, to jest najważniejsze. I sprawdźmy. Teraz mam siłę koszmaru na 8, czyli zdecydowanie lecę do kaplicy. Ho. Zebrać oczywiście, że wiadomości. Zostałem jeden supplies przy okazji. Straciłem jeden terror. Znakomicie. Odpocząć, jasne, że tak. Znowu jeden terror straciłem. Nic więcej nie jestem w stanie tu zrobić. Nie. Więc do story. Czy scholar? Nic. Scholar nic. Oddać raporty. A raportów mam kilka. Quaker's Heaven, za co otrzymałem 5 hossów. O. Dalej. Abbey's Rock. 20 hossów. Już mam 800. Dalej. Cumaean Canal. Za 5 hossów. I co? I Godfall i Politraim. 30 hossów, świetnie. I favor mi wzrósł, admiralicji, znakomicie. I jeszcze Politraim. 40 hossów, jeszcze lepiej. No, pięknie. I do 9 mi wzrosło przysługa admiralicji, fantastyka. Czyli jeszcze stracę 2 hula i będę mógł się nareperować za darmochę i zostanie mi jeszcze trochę przysługi. Kontynuujmy w takim razie. Nic więcej w admiralicji mi nie uda się uczynić. Z chęcią sobie zmniejszę terror do ilu? Do 43. Z chęcią... oho, właśnie, dostarczyć tekturowego faceta. Zyskaliśmy 120 hossów za to, czyli 20 za każdego. Mam już 965 dzięki temu. Prawie mnie stać na statek. Czyli następny odcinek prawdopodobnie zawitam do Vanderbichtu. Może uda mi się upolować piratów i widzimy się z nowym stateczkiem, ludzie. Wow. Więc ja jestem generalnie super zadowolony i pełen nadziei na tą, na przyszłość mojego kapitana, pomimo że naprawdę obawiałem się, że nie uda mi się dopłynąć bezpiecznie do Londynu. Dobrze, na 12 zakupione paliwo, czyli mamy 860 do cholery. No i właśnie, tam na dół będę chciał się wybrać, będę
żeby to zrobić, muszę kupić 5 świeczek, bo tam będzie mnie czekało jakieś zadanie bardzo przyjemne. Ich mam 18 miejsca w tym momencie. 18 miejsca, co oznacza... Czy ja nie mogę naprawdę nic sprzedać? O, mogę to sprzedać za 60. Za 60 hossów. Statek będzie ważniejszy chyba niż parabola linen. Tak, sprzedajmy. Ładnie. I tutaj nic więcej, więc... Więc... Gdzie to było? Tu. Winiacze. Kupujemy winiacze. Na maksa. Co mnie naprawdę kosztowało sporo, ale zarobimy. Niewiele, ale mimo wszystko zarobimy na tym. Więc... Ja się udaję, ludzie, do Wenderbigtu i prawdopodobnie następny odcinek będzie już z nowym, na nowym pokładzie.